Witam wszystkich. W dzisiejszym poradniku chcę zaprezentować Wam, jak zagrać w Warcraft 3 The Frozen Throne Multiplayer. Nie jest to zbyt skomplikowany proces, także wszystko powinno odbyć się bez żadnych komplikacji. A więc, otwórzmy naszą przeglądarkę internetową. I teraz musimy wejść pod specjalny link, który zamieszczę w opisie. I teraz tak, na tej stronie znajduje się specjalny patch, który umożliwi nam grę w multiplayer. Musimy sobie pobrać ten patch na nasz komputer. Ja jednak ominę ten proces, ponieważ już go mam na komputerze. Także zamykamy sobie stronę. I teraz tak, następną rzeczą, którą będziemy musieli pobrać, jest program Garena. Program Garena jest bardzo podobny do Hamachi, lecz troszkę się różni. A więc wchodzimy pod stronę www.garena.com. Link do tej strony też zamieszczę w opisie. I teraz wchodzimy w Garena i Garena Client. I też sobie pobieramy instalkę Gareny na nasz komputer. Ja tak samo ominę ten proces, ponieważ już mam na komputerze. I teraz tak, gdy pobraliśmy sobie już ten patch, uruchamiamy go. Czekamy chwilkę, aż nam się załaduje. I teraz tak, patch sam wykryje ścieżkę do naszej gry i rozpocznie instalację, także o nic się tutaj nie martwcie. Musimy tylko troszkę poczekać, aż nam się to wszystko wgra. Czekamy, czekamy. Już końcówka. I teraz tak, jak widzicie, udało się pomyślnie przeprowadzić aktualizację. Klikamy OK. I tak, jak widzicie, patch automatycznie uruchomił naszą grę. Jak widzicie, mamy wersję gry 1.26. Właśnie o taką wersję gry nam chodziło. Teraz będziemy mogli właśnie grać multiplayer, ale nim to będziemy mogli robić, jeszcze musimy jedną rzecz zrobić, a więc teraz możemy opuścić naszą grę. I teraz tak, otwieramy naszą Garenę. Wy sobie tam musicie jeszcze ją wpierw zainstalować. I teraz będziemy musieli poprawnie skonfigurować Garenę, byśmy mogli właśnie grać naszego multiplayera. Także tutaj, jeżeli nie macie konta, tutaj się rejestrujecie. Tutaj wpisujecie swoją nazwę użytkownika, hasło. I tutaj najważniejsze, tutaj można sobie wybrać serwer 1, 2, 3 albo 4. Ale musi być serwer 2. Po prostu musi. I tutaj możemy sobie dać pamiętanie naszego hasła i automatyczne logowanie. Możemy się zalogować. Czekamy. I teraz, jak widzicie, nasza Garena się uruchomiła. I teraz idziemy tutaj do zakładki Game. Tutaj sobie wybieramy naszego Warcraft 3 The Frozen Throne. Tutaj idziemy do zakładki Europę i tutaj sobie wybieramy room. To już zależy od Was, który room wybierzecie. Można wybrać pierwszy, można wybrać piąty, ale gdy chcecie na przykład zagrać z kolegą, to musicie być w tym samym roomie. Także ja sobie na przykład wezmę pierwszy room. I teraz tak, gdy będziemy chcieli pograć, po prostu klikamy tutaj na ten duży przycisk Start Game. I teraz tak, jak widzicie, gra znowu odpala nam się automatycznie. Teraz wchodzimy tylko w sieć lokalną. I jak widzicie, wyświetlają tu nam się serwery. Ja sobie dołączę do tego serwera, ponieważ tutaj hostuje mój kolega Banzai01. Dołączmy do niego.
jak widzicie tu można sobie rasę ustawić, drużynę, kolor, to jest mapa. No, a więc zagrajmy. I jak widzicie, wszystko pięknie nam się ładuje ładnie. Czekamy, aż nam się załaduje. Och, gram nieumarłymi. Idźcie mi tutaj. Jak widzicie, wszystko pięknie działa, nie ma żadnych lagów, nie ma żadnych błędów. Mam nadzieję, że pomogłem Wam tym poradnikiem. Jeżeli byście czegoś nie wiedzieli albo nie rozumieli, to pytajcie, zadawajcie pytania, komentujcie, subskrybujcie mój kanał na YouTube. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym poradniku. Cześć!